Hej, gdzie do was w kolejnym odcineczku z serii Tekstur Paki na tym kanale. No dzisiaj, jak pewnie jak domyślacie się z tytułu odcinka, omówimy sobie Tekstur Paki średniowieczne. Mam ich dla was dokładnie 5, więc jeśli możecie, to tak, od razu już napiszcie, jakie byście chcieli Tekstur Paki w następnym odcinku i zostawcie lajka i tego dzwoneczka, który się dla nas bardzo, ale to bardzo liczy. No i nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc pierwszym Tekstur Pakiem, który sobie omówimy jest... Uwaga, uwaga, Chroma Hills, tak, Chroma Hills Texture Pack. Bardzo fajny, bardzo przyjazny, no i już tłumaczę, dlaczego znalazł się na tej topce. Da, może wpierw sobie omówimy budynki, tak mniej więcej wyglądałby na tym Texture Packu kościół. Bardzo fajny, bardzo, przede wszystkim smoothowy, oj, tutaj Witcher mi się załączył, smoothowy Texture Pack. Dla mnie przede wszystkim jego plusem jest to, że wszystko jest takie bardzo fajne, przyjemne, gładkie na tym Texture Packu. Zobaczcie, wejdźmy do środka. Bardzo, bardzo fajnie się tutaj prezentuje na tym Texture Packu witraże, za chwilę o których wam je dokładnie omówię. Enchant Table, o, tam nawet coś pisze na tej książce, tego wcześniej nie zauważyłem. By Mojang, ha, genialne. No w każdym bądź razie, tak się prezentuje kościół, tak wygląda młyn. No jak widzicie, wełna jest bardzo fajna, tutaj przyjazna. Tutaj na górze mamy słomę, która bardzo fajnie się prezentuje. Środek, że tak mniej więcej pokażę. Znaczy też wygląda ładnie, skromnie. Trochę drewno się nie komponuje w tym Texture Packu, no ale to nic, można je zawsze czymś zastąpić. No i tak by się prezentował normalny, zwykły domek. Bardzo ładny mech, zresztą na tym koblu, który też mi się bardzo podoba. No i tak mniej więcej się prezentują budowle. No dobra, to teraz lecimy od początku, że prezentacja wszystkich bloków. No bacon jak bacon, wszystko wygląda bardzo ładnie. Bardzo ciekawą teksturę mają wszystkie pełne bloki. Bardzo ciekawą, można ją tak naprawdę wszędzie wykorzystać. Gorzej trochę się komponują, kiedy są obok siebie. To już nie robi takiego efektu, ale pojedyncze bloki wyglądają jak najbardziej genialne. Genialnie, przepraszam. Jeśli chodzi o szyby. Szyby są zrobione w super sposób. Jeśli macie Optifine'a, to bardzo fajnie się zaokrąglają. O, widzicie? Tylko musicie pamiętać, żeby mieć Optifine'a. Bardzo dużo wzorów, poczynając od takich czarnych krat, przez takie idealnie płaskie. Zobaczcie, aż do tekstury drewna rozbitych szyb. Genialnie to wygląda, naprawdę super opcja. Jeśli chodzi o wszystkie bloki, są bardzo fajne, zobaczcie, na tego... Tego się nie spodziewałem. Są bardzo fajnie wyteksturowane. No, kolejne nie zmieniły swoich tekstur. Te bloki zapisu lekko zmieniły, ale są i tak bardzo ładne. Skrzynki bardzo fajnie się prezentują. Wszystkie schodki po kolei są bardzo dokładnie wykonane. Drzwi także, jak możecie zauważyć, tekstury są zrobione 3D. Nie wiem, czy to będzie widać na tym Texture Packu. A widzicie, każde z drzwi mają taką drugą głębię wstawioną. No, może akurat te nie, ale te na dole. Owszem. I te tak, także. Więc wygląda super genialnie. No, jeśli chodzi o te bloki, nie robią jakiegoś dla mnie dużego wrażenia. Są po prostu estetyczne, ładne, tak jak powinny być. Widzę, że nie, są zmienione. Myślałem, że tekstury się nie zmieniły, że mam jakieś stare, ale tu wszystko odpowiada super. Bloki stałe. Wszystkie kamienne są genialnie stworzone, jeśli chodzi o mnie. Trochę dziwnie magma blok wygląda, ale uwierzcie mi, że w Netherze to się ładnie wszystko komponuje i nie jakoś tak nie straszy. Więc z tym się nie martwcie. Jeśli chodzi o bloki... jak się mówi, glazurowaną terakotę. Tu jest problem, dla mnie to jest dziwne, że one są tak mocno przypominają oryginalną. O Boże, kurczak. Tak mocno przypominają oryginalną. No ale może taki był zamysł twórców. Nie wiem, no nie każdemu się to musi podobać. Tu mamy smoka, jajko. Tak wygląda mniej więcej, o poczekajcie, bo chyba mam wyłączone animacje z tego co widzę. Tak wygląda animacje. Ognia. Ogień wygląda bardzo ciekawie. Dym jest trochę gęsty, no ale myślę, że to nie przeszkadza zbytnio. Jeśli chodzi o resztę bloków... Oj, przepraszam, mam lagi od tego, więc chyba wyłączę, bo tam mam dużo rzeczy latających, może dlatego. W każdym bądź razie, wracając. Tak się prezentują brodawki, bardzo ciekawie. Krzaki, grzyby. Trochę interesująco wyglądają, zobaczcie, te... jak się mówi? Te patyki od arbuzów i dyń na tym Texture Packu. Drewno wygląda jak drewno, trochę mnie odstrasza moim zdaniem, ale te liście wyglądają na nim bardzo genialnie. Jeśli chodzi o obrazy, to są identyczne, niektóre są identyczne tak jak w oryginałach, tylko bardziej dokładne. No i występuje tutaj parę takich urozmaiceń, jak na przykład taki obraz, czy rozbite lustro. Zbroje wyglądają w miarę spoko, dywanów, oj lag mam, halo halo. O, już, dywanów nie będę pokazał, bo nie ma co. Zrespmy sobie moby, jak możemy.
mały lag, ale to nic. No ja je tylko tak przelecę mniej więcej, one się tak prezentują, tak wyglądają. Większość się nie różni za bardzo od oryginału. Oj, lag, znowu lag. Może za dużo mam ich. Mogę sobie odpuścić ich respienie. No i tak się blenduje ten teksturpak. No to my lecimy do kolejnego. No dobrze, tak się prezentuje, uwaga, nasz kolejny teksturpak, który nosi nazwę Halcon Days. Niestety teksturpak został wykonany na ostatnią wersję na 1.8, więc tutaj niestety będziemy mieli problem, jeśli chodzi o nowsze wersje, tak jak ja na przykład. Ale mimo wszystko bardzo polecam ten teksturpak. No to zaczynamy. Tak się ogólnie prezentują kolejne budowle. Jest on nieco mroczniejszy od swojego poprzednika, lecz zachowuje taki, wiecie, gładki, smoothowy kształt. Zobaczymy w wnętrze. Który miał swój poprzednik i do tego, zobaczcie, szczególnie to będzie widać na cegłach, ma customowe bloki, widzicie? To wszystko są bloki cegły, a każda cegła wygląda inaczej. Pamiętajcie, żeby uzyskać taki efekt, potrzebujecie Optifine'a, oczywiście na byle jaką wersję. No ważne, żeby działał. Więc tak się prezentuje młyn, no i jeszcze domek oblecimy. Domek wygląda mniej więcej w ten sposób, bardzo ładnie wszystko się tu prezentuje. Oj, ten Witcher mnie tutaj denerwuje. No i co, no i zaczynamy omówienie bloków. Przede wszystkim znowu to, co kusi oko, witraże. Witraże są przepiękne, przecudowne. Zauważcie, że gubią między połączeniami, gubią także Optifine, jak się mówi, te narożniki i te linie. Te takie złączenia, tylko te złączenia pozostają między kolorami, co daje bardzo fajny efekt. No tak się prezentuje całość. Zobaczcie, mamy od kolorów witraży poprzez nawet zwykłe takie okienka. Wygląda to z moim zdaniem super. Jeśli chodzi o bloki or, ory są bardzo fajne. Bloki, pełne bloki, to są bardzo ciekawe. A zobaczcie, blok węgla wygląda genialnie, jak skrzynka na węgiel. Super opcja. Bo zapomniałem dodać, że to jest też teksturpak 3D. Tutaj szczególnie na tym bikonie to widać, zobaczcie. Dobra, wracamy. Piece wyglądają genialnie, szczególnie zapalone, zobaczcie. Teraz go nie będę gasił, bo w późniejszej prezentacji mi się popsuje. I jako nieliczny z bloków ma komend bloki zmienione tekstury. No tutaj lecimy dalej. Drzwi, bardzo ładnie. Akurat drzwi nie są modelowane, jak możecie zauważyć. Przynajmniej nie wszystkie. Te są, mają model. Oraz te? Tak, te też mają model. Niestety te zostają płaskie, choć genialnie pewnie wyglądały te dziury właśnie z modelem. W każdym razie są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o drzwi. Jeśli chodzi o schodki, tak to się prezentuje. Bloki dirtowe, no nie robią nam jakiegoś super wrażenia, wszystkie są normalne. Ciekawie za to wyglądają od góry. I bloki pełne. I jak wszystkie bloki pełne zawsze robią na mnie duże wrażenie, to tak tutaj jest identycznie. Są przepiękne, zobaczcie. Ta dokładność tekstur, to genialnie wygląda, wszystko się ładnie zmieści. Dobra. Tutaj nie mam co wam za bardzo pokazać, bo tych bloków nie ma, ale za to bloki gliny, czy tam terakoty, teraz się one nazywają. Wygląda też bardzo ciekawie. Wełna, jak to wełna. Bardzo ładny, prosty krój. Nie ma na co narzekać. Tak wygląda woda i oraz ogień. To jest bodajże redstone'owa lampa. To jest latarnia, a to jest glowstone. Glowstone trochę dziwnie za to wygląda w netherze, ale tak mimo wszystko ma bardzo ładną teksturę. Płotki są bardzo fajne i warte zauważenia, zobaczcie. Po pierwsze są modelowane 3D, wszyscy wyglądają genialnie i każdy z nich różni się znacznie od poprzedniego. Szczególnie kraty, zobaczcie, jak łączą się pod kątem. Wygląda to genialnie. No tu mamy wszystkie kowadła i tak dalej, roślinki. Roślinki są zwykłe. No, nawet bym powiedział, że niezbyt mi się podobają, aczkolwiek w porównaniu do tamtego, co tam się działo, to jest wszystko genialnie. Bardzo, no właśnie, teraz nie chciałem zacząć od tego, bo widzę, że mi się tekstury zbagowały. No nic, nie pokażę wam liści. Ale chciałem właśnie pokazać wam ten zegar. Zobaczcie, jaka genialna opcja. Taki zegar możecie sobie umieścić na różnych swoich budynkach, a to będzie taki zwykły obraz i to tak urozmaici waszą pracę, że to się w głowie nie mieści. Obrazy są zresztą też bardzo piękne, bardzo ładne i przede wszystkim zróżnicowane. Zobaczcie, widzicie to? Genialne. Najbioza. Tu jeszcze bym chciał właśnie wspomnieć o tym, że niektóre dywany właśnie, zobaczcie, zmieniają tekstury na jakieś flaszki, stoliki. Tutaj, nie wiem, jakiś talerz, Boże, to wszystko genialnie wygląda, po prostu mega teksturpak. No jeszcze wam przelecę więcej moby. No przy mobach to się za dużo nic nie zmieniło. Jak pewnie zauważycie, są takie same, niestety. No ale może o to chodziło twórcy, żeby one się za bardzo nie różniły i dlatego ich nie zmieniał.
No to co? No to lecimy do kolejnego teksturpaka. No i my jesteśmy tutaj przy naszym trzecim teksturpaku, którym jest Conquest. Tak, Conquest już wam pokazywałem w odcinku o moich ulubionych teksturpakach. No i tak to się mniej więcej będzie prezentować. Więc to będzie raczej krótka, szybka prezentacja. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć w tym i w poprzednim odcinku, ten teksturpak jest bardzo mroczny, ale też jest bardzo zróżnicowany, gdyż różnicuje swoje tekstury wraz z Optifine'em. Poczekajcie. Tutaj szczególnie będzie widać, widzicie? Każdy z tych blików jest inny. Są lekko zróżnicowane, bardzo fajnie wyglądają. Jak się powiedzie, Anton Table, witraże. Wszystko genialnie wygląda. Mówię, charakterystyka jest taka, że jest bardzo, ale to bardzo mroczny. I nadaje się do takich, wiecie, dark fantasy, albo do takich smutnych, średniowiecznych klimatów, takich surowych, jak w rzeczywistości one się miały miejsce. To dobra, no to lecimy ze wszystkimi blokami. Bloki są genialnie stworzone, te wypełnione ory tak samo, szyby są bardzo fajnie zróżnicowane, ale też bez przesady, bo są także zwykłe. Jeśli chodzi o bloki użytkowe, są bardzo ciekawie wyteksturowane. Trochę moim zdaniem ten piston, co się klei, nie jest za bardzo dobrze zaznaczony, no ale może taki był zamysł twórców. No tu mamy drzwi. Oczywiście żaden, że ten teksturpak nie jest 3D, ale można pobrać do niego specjalną łatkę. Warte zauważenia też jest tort, który wygląda jak chleb, co jest moim zdaniem bardzo genialne. Tutaj te bloki u góry akurat mi nie działają konkretu. No tak się prezentują dyrciaki. Bardzo ciekawie. No i kolejne genialne znowu bloki, jak ja zawsze mówię, bloki stałe, które mi się też bardzo, ale to bardzo podobają, szczególnie na tych to widać, zobaczcie, widzicie? Bardzo zróżnicowany, chciałem powiedzieć lapis, jak się mówi? Kwarc. Bardzo zróżnicowany kwarc. Dobra, lecimy dalej. Tak się prezentują wełny. Wełny, zobaczcie, mają fajny krój, bo ich takie łączenia powstają nie wiadomo w jakiej kolejności. Widzicie, że raz jest szyte pod kątem, raz jest jakoś inaczej, co daje genialne efekty. Dobra. Tu mamy latarnię, tu mamy lampę, a tu mamy glowstone. Tak się prezentuje lawa z ogniem. Ogień może nie robi jakiegoś super wrażenia, ale ujdzie. Jeśli chodzi o te płotki i tak dalej, no to się prezentuje wszystko tak. No nie jest to jakoś super ciekawie, ale w każdym razie są różnorodne. Tu mamy nasze roślinki i z nich najbardziej podobają mi się te brodawki i chyba te grzybki. Wyglądają genialnie. No, gąbka kaktus bardzo ciekawie się prezentuje. No, co tu jeszcze mogę wam pokazać? I wielki plus tego, jak się mówi, teksturpaka, obrazy. Obrazy też są tak jak na poprzedniku, bardzo rozbudowane, poczynając od jakichś banerów, noży, planów, obrazów, znaczy rodem ze średniowiecznych zamków, zasłon, czy nawet dywanów. Wygląda to super genialnie. Takie jeszcze zbroje też są bardzo warte polecenia. Jedyny ich minus jest taki, że oczka czasem nie trafiają, jeśli macie innego skina w te dziurki, ale ogólnie zbroje są genialne. No jeszcze warte zauważenia jest drewno, które jest moim zdaniem bardzo ładne, tak samo liście, które są jedne z właśnie z ładniejszych, jeśli chodzi o takie teksturpaki. No i mamy dywany. Tu widzę, że mi się popsuła tekstura, ale gdybyście zauważyli, to zobaczcie, to jest, te dywany układają się jakby taką skórę niedźwiedzią, czy na przykład lamparcią, czy inną, byście sobie tam wyobrazili. Dobra, jeszcze szybko przelecimy moby, które nie za bardzo się tam jakoś super różnią, ale wyglądają bardzo ciekawie. Na przykład zobaczcie, o tyle to są stylizowane na tygrysy, czy tam lamparty. Wygląda to wszystko super, wilki, konie. No więc tak to się prezentuje mniej więcej. Endermany, bardzo ciekawie wyglądają też te istoty morskie. Te bossy, bo Boże, istoty powiedziałem. No dobra. No to lecimy do czwartego teksturpaka, nie? Kolejnym teksturpakiem, który dostał się na tą czołówkę, jest Hearthsummer Medieval. A, i od razu z góry mówię, że jak któryś z teksturpaków źle przeczytałem, przepraszam. Oto wracamy. Tak jak widzicie, już tutaj z góry jest różnicowany przez Optifine'a. Widzicie, jakieś bruzdy, jakieś kępki. To wygląda ogólnie genialnie. Przede wszystkim jego charakterystyką jest to, że jest bardzo, ale to bardzo jaskrawy, a jego kolory są bardzo, ale to bardzo nasycone. Jest on małą odskocznią od pozostałych teksturpaków. Wygląda bardzo ciekawie i wartym zauważenia na tym teksturpaku jest obsydian, który za chwilę wam pokażę. Widać to szczególnie właśnie na tym, jak się mówi, Enchant Table. No tak to się prezentuje wnętrze tego kościoła. Witraże nie są jakieś super zróżnicowane. Takie zwykłe bardziej bym powiedział. Tak się prezentuje młyn. No i tak się prezentuje domek. Myślę, że to wygląda w miarę spoko. Może akurat w tym przypadku jest złe dobranie kolorów.
No, bloki wygrają bardzo ciekawie, są lekko takie brudne, zabrudzone, niedokładne, które co daje bardzo fajne efekty. Ory tak samo, Stone jest bardzo ciemny na tym teksturpaku, możecie zauważyć. No i tak się jeszcze prezentują szyby. Widzicie, zwykłe, obramowane, bez żadnego jakiegoś takiego super efektu, wow. Skrzynki, comment bloki za to mają zmienioną teksturę. I najzabawniejsze, że te wszystkie metalowe bloki wyglądają tak, jakby były rdzawe, co daje bardzo ciekawy efekt. Dla jednych może estetyczny, dla drugich nie, ale bardzo ciekawy. Tak się prezentują drzwi. No, wyglądają po prostu zwykle, nie? Nie ma jakiegoś szału, ciasta. Tu mamy wszystkie schodki, no i bloki dirtowe i nareszcie bloki stałe. Chciałem wam pokazać koniecznie ten obsydian. On wygląda moim zdaniem obłędnie, taka fioletowa, twarda substancja. To wygląda obłędnie. No jeśli chodzi o bloki akurat tej stałe, może nie są jakoś super moim zdaniem, ale są też warte zauważenia, bo mają ciekawą teksturę. Widzicie, tutaj jest zacieniowanie tak, żeby jakby zrobić wgłębienia i jakieś takie wyżłobienia i tak dalej. Zauważę teksturpak. Oj, widzę, że mi się tutaj teksturpak nie wygrał. No chociaż tak wyglądają bloki tego kleja standardowego, konkreta. No i tak się prętuje wełna. Tu mamy jeszcze ogień, wodę, glowstone, lampa i latarnia morska. Wszystkie płotki, kowadła, zobaczcie, widzicie, tak powgnieciane, powgniecione. Nie wiem, jak się powinno mówić, no ale wiecie, o co chodzi. W każdym razie to bardzo ciekawie wygląda. Brodawki też wyglądają na tym genialnie. Tekstur paku i grzybki bardzo mi się podobają. Są w sposób super. No i teraz przechodzimy do obrazu. Znaczy, obrazy są wzięte identyko z Minecrafta. Wszystkie są, zobaczcie, to są zdjęcia po prostu zrobione w Minecrafcie. No, są minusy, na przykład, zobaczcie, widzicie? Macie tu jakąś nowoczesną statuę wolności, która może odbiegać od reszty i trochę odstraszać, ale to jest jeden taki obraz. Jeśli chodzi o zbroje, to zbroje dla mnie jakoś nie robią szału, ale są ciekawe w każdym razie zdesignowane. No i drewna i liście. No, wyglądają moim zdaniem bardzo spoko. Nadają się raczej do wszystkiego, nie są jakieś obrzydliwe, ale też nie są jakieś wyśmienite. Dobra, jeszcze tu mam, jak się mówi, dywany. No jeszcze szybko oblecimy moby, jak one się prezentują. Najwyżej sobie zatrzymiecie, jak któregoś będziecie chcieli bardziej dokładnie obejrzeć. I trochę wyżej. Świnki, o widzicie, świnki też są fajnie zróżnicowane. Niektóre są brudne, niektóre bardziej czyste. Bardzo, ale to bardzo fajny i ciekawy teksturpak, warty polecenia. No dobra, no to lecimy dalej, do kolejnego, chyba już ostatniego teksturpaku. No i jesteśmy już w naszym ostatnim teksturpaku, Pumpkin Patch. Dość zastanawiam, czy umieścić tego, czy może innego faworyta na tym teksturpaku, no ale ostatecznie wylądował on tutaj, na naszej top 5. Dobra, tak się prezentuje kościół. Jest on podobny do drugiego i trzeciego teksturpaka. Jest bardzo fajny, smoothowy, przyjemny, ale moim zdaniem jest najbardziej neutralny spośród tych wszystkich wymienionych. Ma, że tak powiem, elementy każdego ze styli. Bardzo fajnie wygląda, także Enchant Table na tym teksturpaku, bardzo ciekawa odmiana. Mówię, tak się prezentuje jeszcze młyn, wam pokażę na szybko. Tak oblecimy go dookoła mniej więcej, żebyście sobie ogarnęli, jak to wszystko wygląda. No jest w miarę spoko. No i tak się prezentuje domek. Domek też jest w miarę w porządku, bardzo mi się podoba ten teksturpak, bo jest, mówię, taki bardzo umiarkowany. No to zaczynamy ocenę. Bloki wyglądają genialnie i też się różnicują pod wpływem Optifine'a, widzicie? Akurat nie za dużo, ale są przynajmniej jakieś różnice. Co daje bardzo też fajne efekty. No jeśli chodzi o bloki OR, są takie zwykławe, ale jeśli chodzi o bloki stałe, dają one bardzo fajne, ciekawe efekty. Dobra, dalej. Bloki użytkowe wyglądają też genialnie, moim zdaniem. Zobaczcie, tu jakby były. To jest HUD dispenser? Tak. Widzicie, jakby tu były jakieś postrzępione zęby i coś pluło dosłownie tymi przedmiotami, więc to wygląda genialnie. Ender chest bardzo ciekawie wygląda. Zobaczcie, nie różni się zbytnio od zwykłej skrzynki, tylko kolorem. A, witraże zapomniałem pokazać. Są zwykłe, takie bez zróżnicowania, jakieś super. Dla jednych to plus, dla drugich minus. To jakieś ciasto, widzicie, dniowe, jeszcze dniowe, uwaga, bo to jest Pumpkin Patch. Drzwi wyglądają zwykle, ale tak fajnie, lekko casualowo. Mamy tu różne rodzaje dyrtów. W ogóle mycelinium jest na tym teksturpaku czarne, co jest trochę zabawne moim zdaniem. No i bloki stałe. Oj, tutaj widzę, że mi się konkret nie wgrał, przepraszam was bardzo, ale będziecie musieli sobie jakoś poradzić bez tego opisu, konkretu.
No i tak wyglądają bloki stałe, które też moim zdaniem się bardzo fajnie prezentują, zobaczcie. Bardzo fajnie się łączą. To wygląda bardzo ciekawie i daje bardzo fajne efekty. No, wracając. Tu mamy kolejne bloki tego wypalonego konkretu, które moim zdaniem są bardzo ładne, bardzo fajnie dopasowane do tego stylu tekstur paka. Tu mamy wełnę, głowę smoka, jajko, ogień, lawę, no i oczywiście glowstone. Glowstone, zobaczcie, nie różni się zbytnio od lamp. Tylko poza tym, że lampy mogą zgasnąć. I teraz chciałbym, czekajcie, włączyć tą sportem tą lampę od nowa, żeby nie było. I jeszcze sobie wrzucę te wszystkie rzeczy. No. Tak się prezentuje. Prezentują płotki, kowadło, detektor dnia i nocy bardzo fajnie też się prezentuje. Widzicie, brodawki są stylizowane na dynie na tym teksturpaku, no jak sam teksturpak jest o dyniach. No to są tak stylizowane, nie? Genialna sprawa. No, tekstury roślin też są bardzo fajne, też zobacz, tutaj widać szczególnie na tych, jak się mówi, na przykładzie bambusa, że jest 3D. No i kolejnym plusem tego są obrazy, które moim zdaniem są bardzo fajne, bardzo ładne, bardzo fajnie, ciekawie stylizowane, lekko surrealistyczne. Niektóre, zobaczcie, obrazy się nie zmieniły, szkoda, no ale tak czasami bywa, mówię, są bardzo fajnie zrobione. Jeszcze zbroje, zobaczcie, jeden zbroje jest stylizowana na Templariusza, też moim zdaniem było sztos bardzo. Bardzo mi się podobał ten koncept. A, czekajcie, bo widzę, że to nie zapomniałem wgrać w teksturpaku. Ten teksturpak także jest 3D, jak możecie zauważyć. Widzicie, liście są tutaj w narożnikach ozdobione. Drewno jest bardzo ładne, moim zdaniem, bardzo fajnie dopasowane do tego teksturpaka. Tu mamy jeszcze, jak się mówi, wełnę. No i jeszcze pokażemy wam szybko moby. Kurczaki są w ogóle czarne, nie wiem czemu. Jak kruki wyglądają bardziej. Bossa pokażę wam jeszcze, bo też bardzo fajnie wygląda. Obróci się czy nie? No obróć się. Nie, obrócą się, no mniejsze. Może kiedy indziej. Zobaczcie na wiedźmę. Nie obróci się? Jest w masce. Wow, super sprawa. Tu mamy te mumie, oceloty, świnki. No i całe zestawy innych mobów. Mówię, ale w całości się prezentuje bardzo fajnie. Creepery są stylizowane na duchy moje, co jest dziwne moim zdaniem, ale też bardzo ciekawe. No i w sumie to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mówię, zostawcie lajka albo dzwoneczka i napiszcie mi, które teksturpaki jeszcze byście chcieli zobaczyć, albo jakie zestawienie teksturpaków byście chcieli jeszcze zobaczyć. Na przykład teksturpaki do przyszłości, jakieś teksturpaki nowoczesne do nowoczesnych budynków, albo na przykład teksturpaki jakieś bajkowe, albo bardziej takie rysunkowe, komiksowe. Mówię, no do wyboru do koloru. No i co? Ja byłem Itecim. Zostawcie dzwoneczka, lajka, jeszcze raz komentarz. No i trzymajcie się, elo! Ooh.